Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na 12. Z was na widzie 689 tysięcy na koncie, no powiem, dokupienie krów wszystkiego typu strzałem dziesiątkę. Sprzedałem ją wsielaki, kupiłem krowy i pełną oborę mamy krów mlecznych. Pełne 100 sztuk mlecznych krówek posiadamy. No i co, bajunia jest. Powiem szczerze, pajunie jest. Troszeczkę pomodyfikowałem trochę te zużycie jedzenia jeszcze, żeby było bardziej realne. No i pasuje, no ale to pierwsze mi mam powiedzieć. To pewnie, jak widzicie, mam postawiony w końcu nasz domek. Ale postawiony domek, tak jak chciałem, wyszedł on 550 tysięcy. No, dość ładny, to bym miał powiedzieć. Umeblowany wszystko, porobiony. Wchodzimy sobie, patrzcie, tam mamy salon, wszystko jest na gigantyk, można powiedzieć, salon, jadalnia, taka kuchnia, wszystko elegancko, pokoje, no, coś pięknego, tak? Mamy pralnię, mamy no, wszystko, taka potrzeba, więc takie pieniądze nie zużyną, dlatego te 50 tysięcy jest, myślę, najadekwatną sumą tego domu, mamy łazieneczkę, wszystko pięknie, no. Kurwa, no jaram się tym domem jak nie wiem co, elegancko światło też działa, wszystko elegancko jest, coś pięknego, no. Ja jestem zajarany tym wszystkim, no i to mamy sypialnię oczywiście, no i to pasuje, bo ty też kuźwa, robiłeś sobie dom, postawiłeś przy tym, przy oborze, przy budynku tutaj z budynkami, tak, tylko że to jest do końca roku i tych budynków tu nie będzie, więc ten rok to by się przytrzymał. Automatyzacją ze wszystkim, tak żeby po prostu się odciąć już od używania standardowego, można to powiedzieć, bo spalenie wszystko ciągnęło, więc no wszystko jest elegancko, jedyny minus to był problem z tym tutaj przewodem od prądu, ale jakoś tutaj sobie chłopaki poradzili. No i jest piękna chata, ja się jaram tym wszystkim, tym domem. No i widzicie, jeszcze mamy 500, mamy jeszcze parę 700 tysięcy na koncie. Ospy pozapłacane, wszystko popłacane, wszystko jest laleczka. No kurwa, no teraz to sobie można pozwolić na wszystko, tak można powiedzieć. Jutro jedziemy kupić ziemię na tym odcinku. Znaczy gospodarstwo całe. Gospodarstwo z ziemią. To będzie bardzo jara, bo już jesteśmy dogadani. Właśnie zakup na tej ziemi. Więc naprawdę ja się jaram. Nie miło się, nie, tylko trzeba stać. Ja chciałem. Znaczy to aktywować na pełną nowkę. Tej nowicy mam pełną, więc wolę sobie tu dać nowicę. No to jeszcze będzie. Nawóz przyjdzie, jeszcze wszystko. Więc tutaj też czekam, aż dowiozłem ten nawóz. Nawóz za 140 tysięcy. Więc no, konkali w tym roku wziąłem wszystko, tylko właśnie konkali. Tylko jedyna, bo zobaczymy, czy to będzie nowy. Nie to mangu chciałem, ale nie to mangu nie posiadali na stanie, będzie mi potrzebna właśnie jak najwięcej tego, powiem jedność tego nawozu. No więc plunkali sobie wziąłem, zobaczymy, to będzie będzie podkład później pod właśnie chyba nie zebrać pod zboża, właśnie to też będzie jeszcze dawane pod zboża, bo tu będzie jakiś się nie wiem, chyba miało być między pszenica, soja, przepraszam. Soja tutaj, bo późno gospodarstwa miała być soja. Więc tak to będzie, proszę państwa. Więc pod soję tak sobie naturalnie porobimy troszeczkę nawozu, damy, żeby jednak trochę tego plonu było więcej. No i no, powiem tak. Nie spodziewałem się takiej ilości pieniędzy. Nawet mógłbym w tym momencie spłacić ten kredyt, który wziąłem na dom. Bo jak wiadomo, na odcinku pokazywałem to, że ostudowałem kredyt na gospodarstwo, znaczy na dom. Stawienie, żeby wiecie, chłopakom zapłacić, tak sobie na odcinku. No i teraz, no mógłbym teraz w momencie spłacić, bo tak zaraz zrobimy. Będziemy sobie tę kąpeczkę zapewniać. A chyba go spłacę na czysto, żeby być. No bo gospodarstwo, które będę chciał kupić, no tam kosztuje 250 tysięcy. Więc sąsiadujący pole, wszystko będzie na zgodnie planem. Dokupuję tam chyba 200 tysięcy, więc to tak myślę, że nie będzie jakiegoś tam problemu większego. No pod tym względem, no ja się jaram tym, no niemiło się, bo to powiedzieć. Domek naprawdę, to się więcej. Ale powiem tak, wyszywianie kiszonki to poszło od grama.
Dopiero później zależymy, że mogę więcej siano dawać. Siana sobie dawałem trochę kieszonki mniej, no i jakoś tam to się zbilansowało. Tylko, że powiem szczerze, teraz muszę wymienić paszowóz. Wymienić paszowóz na jakiś chociaż ten 16-metrowy. 16 metrów sześciennych. To jest takie minimum. No bo te 20, no muszę praktycznie 100 ton dziennie mieszać. Więcej nawet, 120 ton muszę mieszać. Ten co dziś raz na miesiąc. Więc to już jest spora, spora liczba tego TNR-u. Co no wiadomo, przy dużym gospodarstwie no to już wymaga tego, żeby to było po prostu duży paszowóz. No bo patrząc tak szczerze, racjonalnie. No to już jest duże gospodarstwo, bo tu jest 100 sztuk samych krów dojnych. Samych sztuk krów dojnych mamy 100, są 30 krów dojnych. No i teraz mam wiadomo, zawsze zmieniłem, czy inaczej zmieniłem. Miałem więcej szkoda zmienić z weterynarią, czyli zburzyłem tamtą jatę niestety. No, taka agencja z weterynarią stwierdziła, że tak nie może być. To ja mogę to chować te kwiatki. Ja posiadam, pewnie do końca ją pochowam i pewnie je sprzedam prędzej niż potrzeba. No nic za to człowiek nie poradzi. No i będziemy tu pewnie jakoś stawiać kolejną obławę. Tylko już pewnie na te pewnie mleczne sztuki, bo chcę tutaj trochę podciągnąć tutaj. Dzisiaj wiedziałem, czy ten okres zimowy teraz postawić jeszcze tą obławę, ale mówię, nie, później powiecie, że kachmęce za mocno. Więc mówię, nie ryzykuję, nie biorę, nie stawiam teraz, bo chcieli mi chłopaki postawić, ale powiedziałem, że no nie. Kupują gdzieś mówię, na wiosnę, może nawet nie gospodarstwie długi, właśnie tutaj kupimy, tam może postawimy właśnie, no bo tam trzeba nie zatrudnić tego pracownika i żeby tam ktoś to ogarniał ten temat. Więc tam 10 tysięcy trzeba będzie co miesiąc dawać jeszcze do łapy za właśnie pracownika. No ale wiadomo, tutaj sam tego nie ogarnę. Dług gospodarstw. Tam też będzie no, dość spora ziemi, tak można powiedzieć. Przecież tak naprawdę czytaj, to tam chyba 10 hektarów ziemi. No więc no będzie ciekawie, tyle mogę powiedzieć. A na razie mówię o gospodarstwie, bo będę mówił jutro. Jeśli to wszystko finalnie przyjdzie i wszystko się uda sfinalizować. Na razie sfinalizowaliśmy właśnie ten domek, co mnie bardzo, bardzo jaram się tym domem, bo tutaj też powie ktoś ten domek, to poza tego domku nie wyremontowałeś, tego nie zburzyłeś. No powiem tak, tutaj będzie dom podremontowany. Podremontowany dla pracowników, bo tutaj muszę też 3 pracowników zatrudnić na gospodarstwie do ogólnego ogarnięcia bydła, czy to właśnie paszowozem, czy to właśnie aż może jeszcze dwóch to będę się ogarnąć. W sumie to trzeba będę musiał ogarnąć, no bo do dojeniaków. Teraz nie wiem, czy się uda postawić taką samą szopę z robotem udojowym. Jeżeli to by mi pasowało, no to by był luksus. A jeśli nie, no to trudno. No i zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie, no ale no chcę to rozwinąć naprawdę konkretnie. Na pewno wiem, że w tym roku muszę dosłownie muszę nakupywać jeszcze łąk. To jest co najmniej 2 hektary łąki, dlatego muszę kupić gdzieś jeszcze parę kukurydzy, bo ta kukurydza, która by tu która będzie właśnie pożycie na kieszonkę, no to jest, nie oszukujmy się, to jest za mały płacz. Ja obliczałem z tego, to muszę mieć w granicach 1,5 miliona ton, tam litrów paszy ogólnie, więc to nie jest mało. Więc tu muszę mieć naprawdę sporą, sporą ilość, o Jezu, tej paszy. Może teraz jeszcze ten rok starczy. W sensie mi chodzi o tę szkołę zakładać jeszcze na 2 miesiące, 3. No ale resztę już mi nie starczy. Więc trzeba będzie to pokombinować. Z tym kamieniem, z tym wszystkim. Tego się nam będę musiał troszeczkę więcej dawać, jeszcze troszeczkę i tak tego co my daje. No ale to kombinuję więcej jak potrzeba. Po to, żeby tylko wystarczyło tego z tej kieszonki.
To wiadomo. Tej ilości bydła, tych łąk jest za mało. I widzę, że znowu jest to, co ja uwielbiam, czyli muszę podnieść beczkę, przepchnąć beczkę na ziemię i wtedy sobie napełniam. Nie wiem, co się dzieje z tą beczką pod tym względem, no ale. Czy to jest ta oboja, czy to jest ten, czy ten bezu. Ta beczka, no ale mniejsza o to. Ważne, że wszystko funkcjonuje na razie jakoś tam wszystko się mieści, tak? Bo ta obala jest tylko typowo na szambo, tak? Więc tutaj tamto tylko ta mniejsza jest obala na obornik. To wszystko jest na praktycznie. I to zadaszenie. To jest na obornik, a taki na oborniku, a reszta to jest właśnie. Te 100 sztuk jest na. Te 100 sztuk jest na rusztach. Dobra, teraz sobie tak pojedziemy. Powiem tak, zużyłem to, powiem szczerze, troszeczkę pracy się no, powiększyło. Pewnie tu będzie jakiś pewnie sygnał w przyszłym roku, czy w przyszłym, w tym roku trzeba nie pogadać z ekipą, że przyjechała i to ogarnęła. Sinus na jakiś konkretny, na jakieś pół miliona, 600 tysięcy litrów właśnie paszy, bo nie słabo. Będzie słabo pod tym względem. No i patrząc racjonalnie, no tak te półtora bańki paszy będę musiał mieć co raz w roku. Muszę mieć na cały rok. Mi starczyło, więc naprawdę tego kurna będzie szła konkretna ilość. Dobra, i to pojedziemy. Jakoś mniej więcej sobie to ogarniamy, no to proszę, próbuję się trochę poganiać, podgarnąć, wszystko jakoś się miarę. Bo nie ukrywam, jak przygotowuję sejwa, to pożyczam sobie ten samojezdny. Paszowy, bo tak byśmy się. Nie powiem. Zajebał mi się. Wyklułem, zajebał mi się tym. Właśnie pożyczam sobie na przeminięcia ten taki duży paszowóz. Samojezdny i tak pływa nim wychodzi mi. W tym momencie oganiałem od godziny 8, a macie godzinę powiedzmy pół do 10. Zależy tylko godzin ogarnięcia samego tych samych terenów, więc szok. Jest naprawdę szok, no ale wiadomo, troszeczkę tego bydła było w pewnym sensie mlecznym, mięsnym, ale powiem szczerze, to mięsne bydło jakoś mi teraz już nie siedzi. Z początku było fajne, bo za fajne pieniądze by było, teraz jakoś coś czy się to zwiesiło jakoś, czy coś się stało, czy się stało innego, nie wiem, no ale już to nie jest taka efektywność, znaczy efektywność, jak to powiedzieć, tam wydajność, nie wiem czemu jest, byki mają po 800, mają niby, są kupione w maju czy w kwietniu. Macie już rok czasu, ale pokazuje mi na tym samym tej konsolce, tutaj od właśnie tego moda, że no, ma 5-6 miesięcy niecałe, więc tu troszeczkę to jest Lipton. Więc ja to lepiej mogę chyba tym mleczne krowy mieć i zobaczyć. No tak nie wiem, czy tak wiecie, no krowy mleczne też są, mają swoje plusy i minusy. No bo tamte chyba co kupiłem też jeszcze nie są, w ogóle nie noją, tak? No ale jednak wiecie, to już jest przyszłościowo bardziej. Bo możecie mi napisać, czy lepiej kupować jełówki nad ocieleniem, znaczy nad wycieleniem, czyli to 28 miesięcy powiedzmy, kupować jełówki, czy mam kupować te jałówki 12-miesięczne. Dlatego to nie wiem, bo z tego co widzę to chyba jeszcze nie mam w ogóle pełni do innych jałówek. Dobrze, zaraz wam pokażę. Czekajcie, odmrażanie 40%, odmrażanie następnego powodu 1 dzień. No bo tak, mam automatyczny pozwól na przypełnianie. Mam wyłączone, żeby się nie zbugowało coś. Przy automatycznie sprzedaje mi widło i te ciężarki i serenianskie, tak powiecie. Nie chcę też zbugować tego swego, za dużo czasu tu siedzę, żebym teraz coś odjebał. Krótko mówiąc. Sobie nie pozwalam na przepełnianie tej choroby, czy jednej, czy drugiej, czy trzeciej. Tylko po prostu sobie tam na spokojnie z niebie tyle są sprzedawane i kupowane gotowe duże sztuki, tak powiem. Duże tak gospodarze właśnie oni, że małe sprzedaje, duże
kupuje, małe sprzedaje dużego kupuje, no bardziej się może niektórym bardziej opyla niż wiecie. To jednak to też koszta. To ich nie, człowiek nie liczy. Ale jednak od mojego cielaka też wpływa to tam nie należy mimo wszystko. Więc ja wolę sobie tak robić teraz, żeby po prostu zejdę z tych mięsnych do końca. Oburzę te hale, pewnie to byłoby nam to wszystko, jeśli się uda w ogóle ten botem zrobić. Chociaż pewnie, jeśli dobrze pójdzie zgodnie z planem moim, czyli bindymaniami, no to pewnie to ubora będzie przy domu. Może nie będzie tak wizualnie pasowało, ale ma być to efektywnie, tak? No to pasować mi pod tym względem, żebym ja miał komfort, co to powiem, psychicznie bym takiego widział. Bo wiadomo, tutaj jeszcze co mi brakuje. W tym gospodarstwie brakuje mi ogrodzenia i też muszę się dowiedzieć, ile by takie ogrodzenie kosztowało. No bo tutaj to musi naprawdę ugodzić spory kawał tego wszystkiego. No bo tego to no, jednak suma summarum mało tego placu. Nie mam do ogrodzenia. Bo bardzo powiem teraz te pole, które tutaj mamy, pewnie wszystko będzie przeznaczone pod budowę. Więc no patrząc na to, to no będzie ciekawie. Ogólnie jak widzicie, jeszcze tym samym moim case'em. Dzisiaj mówię to jeszcze beczka 10 000 to mówię ten case 24 koni to będzie bez zupełności sobie dawał. No i sobie daje zupełności, jest elegancko. Ja się bardzo cieszę, że ten case wtedy zawitał w końcu roku na to gospodarstwo, bo naprawdę fajno, bo to robi elektrycznie bez. Wszystko elegancko działa, nim na razie nic nie było jakiś tutaj okazji. Tam wiadomo, co strzeliło mu przez zimę, no to walnęła mi tylko linka od gazu, no to tylko to na szczęście. I no tylko tyle. Reszta na razie chodzi, sprzęgło ciągnie, wiadomo, że on tak dużo w turze nie chodzi, no bo jednak podwaga jest, no ale patrząc na to, to też jakiego życia powiem sobie, że nie ma. Jeśli chcą, bo mamy teraz lata choroby betce, a teraz będzie przez na pewno okres wiosenny lata w wyrzutniku, na agregacie prawdopodobnie. Bo tak, po prostu chcę zrobić, żeby spiąć sobie klasa do siewnika, już się tego dużego case'a spiąć do żeby mam nie zebrać. Do pługa i tego mieć do agregatu i do rzutnika i do pługa, czyli nie do pługa tylko do beczki i to wszystko w temacie mieć zrobione, chociaż powiem szczerze, że już szukałem ciągnika na gospodarstwo, bo jednak 3 ciągniki to i tak jeszcze jest mimo wszystko za mało na tym gospodarstwie. Mamy pieniądze na 70 000 złotych, to nie jest jakiś tam mały, to nie jest mała suma, tak? Musimy prawie 700 000. Po opłaceniu wszystkiego, już mamy tyle, więc żyć nie umierać. Jeszcze dokupimy parę hektarów, bo na pewno muszę tu dokupić mąki. Muszę dokupić jeszcze pola po jedzeniu, no bo patrząc pod... teraz zadziałał, może z niestosowany mam blef. Muszę zobaczyć pod... jak to powiedzieć. Na jakieś pole pod kukurydzę, bo tutaj tego pola pod kukurydzę będzie za mało. Mówię, tak 600 000. Niby teraz mamy pieniądze, ale tak zobaczycie, że ich prawdopodobnie nie będzie w momencie. No bo tak, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kupię ciągnik w granicach 130 koni. Jak się go na razie nie planuje, przynajmniej tak na moje oko, między 130 a 150 koni. Coś w tym stylu, takie co około nie będę chciał kupić. Czy to wypali, to zobaczymy. Po prostu jakiś ciągnik jeszcze trafimy. No jest jedna perebeczka, co by tu pasowała. Moim skromnym zdaniem. Tylko że muszę zadzwonić do oczywiście aktualną ofertę ma. No bo ten ciągnik kosztował chyba 140 000 gowi, a jeszcze za nawigację razy, żeby gościu założył. No po prostu wszystko na tip-top, żeby było porobione, bo ja już bez nawigacji to mało co lubię robić, nie oszukujmy się. Ja się przyzwyczaiłem takiego dobrobytu, który właśnie jest, którym jest to nawigacja, więc ja będę chciał właśnie raz założyć nawigację. Nawigacja do niego kosztuje 36 000. Innego ciągnika
albo taką lepsiejszą, będę chciał wziąć na poważanie coś z kim. Więc powiedzmy, jest około 200 tysięcy też trzeba dać, a będzie dużo starszy. Chociaż może dużo starszy, to nie może, jakieś 10 lat starszy niż ten klas, który kupowaliśmy w tamtym roku. Ale wiadomo, teraz przy cofnięciu VAT-u będą mi cofali VAT. To dlatego muszę też nowo wyłożyć pieniądze na ten. No co, jeszcze mamy inne 2 lata tego VAT-u i będziemy mieli chyba z bani, bo będzie schodził, wtedy będę schodził chyba z tego VAT-u sobie. Po prostu, żeby no, tych pieniędzy jeszcze więcej było na koncie, mimo wszystko. No bo teraz mamy 180 za mleko. A z VAT-em byśmy jeszcze najszybciej chyba gorszy więcej, byśmy po 2 zł zarabiali za mleko. No, wiadomo, tu już są litarze, tu już są potężne litarze, na których właśnie w życiu realnym gdzieś nie patrzą na to, nagrywają familia, no ale w życiu realnym sam jestem osobą, która odbiera odstawę mleko, więc widzę, że jeśli mam więcej mleka, no to mam większą wypłatę, jeśli mam mniej mleka, to mam mniejszą wypłatę. I to naprawdę są spore różnice. Nieraz gotówce, tak powiem. Ale tak na razie mam zbilansowane, myślę, że to jest naprawdę fajne. Ogólnie tak jak jeszcze wspomniałem o tym modzie. Ja i tak zmniejszyłem zużycie paszy, zmniejszyłem, troszeczkę chyba mam 200 kg, a zmniejszyłem literaż chyba mleka o 400 czy 500 litrów. I powiem szczerze, że to i tak już jest naprawdę, mi się zdaje, że tak jest z pewności zajebiste ilość, bo teraz tego wszystkiego fajnie wychodzi. Tego litrażu, tego mleka, tego zużycia, tego życia i tak, wiecie, no tak mniej więcej zbilansowane, żeby to nie było jakieś krzywdy dla was i dla mnie, no bo to jest, wiecie, ja jestem jedną osobą, która właśnie próbuje nagrywać, żeby to miało jakoś więcej nogi to miało, więc 80 ton tak to jest waszym pełno, bo patrzcie, ja mam zużycie prawie 6 milion w 100 sztukach, więc to jest, no zdaje mi się, że miałem dobrze i tak. Dobra, dolejemy sobie tą nurkę tutaj. Nie wiem, czemu mi się kurna kamera przesuwa. Po chwilę, tak się odsuwa ta kamera dość daleko od tego czujnika. No i co, tutaj dolejemy. No i jeszcze zaraz weźmiemy, spłacimy ten kredyt z tego domu. Powiedziałem, że ja byś naprawdę miał pewne pieniążki. No bo tak, teraz... takich większych inwestycji już nie będzie, tak? Bo to jest bo największa inwestycja dotychczas poza obłotem oczywiście, bo to jest... Tak, nie oszukujmy się. Dom jest inwestycją niezwiązaną z pana podał typowo. No nie zarabia, tak? Tylko to stoi. I ja dam 550 tysięcy. Więc to naprawdę jest no sporo. Mimo wszystko. Dobra, ja sobie tu zjadę. Sobie tu ustanie ten dzień. A my jeszcze co zrobimy, to wejdziemy sobie w bank. Bank. Nie to. Czekajcie, ty to był kredyt. Ten. Chcę spłacić ten cały kredyt, czyli tam piszemy tak. Replace. Płacony. Ale coś jest. A czemu tak? A czemu jeszcze go nic by nie spłaciło tej? No ale nie wiem, moja jesień tam gotówka jeszcze będzie tam doliczona, no ale dobra. To tam. Czekajcie, mogę tak zrobić? 0. Kropka. Nie. Nie mogę. Czyli muszę powiedzieć automatycznie się odliczyć. Dobra. Dobra. Nie przedłużam. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie spodobał, to zapewne jak komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do tego odcinka. Na razie. Cześć.